Temat naszych dzisiejszych rekolekcji nie został zapisany na planie rekolekcji, bo jednak obawiałem się, że gdyby później ten plan zobaczyli uczniowie, to mogliby się zdziwić tytułem tych rekolekcji, mianowicie nie mają już wina, czyli jak radzić sobie z problemami. To jest temat naszych dzisiejszych rekolekcji i zacznę od opisu, od spojrzenia oczywiście na scenę w Kanie Galilejskiej. Będziemy sobie dzisiaj krążyli w trakcie dwóch pierwszych nauk właśnie wokół tej sceny. W tej pierwszej nauce przede wszystkim w perspektywie naszej relacji wobec Pana Boga, w tej drugiej nauce przede wszystkim w naszej relacji wobec naszych bliźnich, bo faktycznie przede wszystkim w zachowaniu Najświętszej Maryi Panny możemy tutaj odnaleźć naprawdę znaczące nauki w wielu różnych aspektach, nie przedłużając. Zaczyna się od tego, że faktycznie jest problem, tytułowy problem, czyli nie mają już wina. I Najświętsza Maryja Panna dostrzega ten problem. To jest pierwsza ważna rzecz. Często, gdy mówimy o Najświętszej Maryi Pannie, gdy myślimy o niej, na przykład zgodnie z wezwaniami litanii loretańskiej, to myślimy bardziej w takim kontekście tego piękna, jak ta lilia i ta niepokalana. Natomiast rzadko widzimy Najświętszą Maryję Pannę właśnie taką, to znaczy taką bardzo obecną. Taką, która widzi od razu, że zaczyna brakować wina, która jest czujna. Nie zamknięta gdzieś tam w jakimś kątku, tak? Nie jest w tym czasie gdzieś zupełnie na uboczu i nie wie, co się dzieje, tylko jest tutaj w samym sercu tych wydarzeń i widzi, że coś się dzieje. Teraz patrzymy pod kątem takiej relacji z Panem Bogiem. Gdy my w naszym życiu dostrzegamy jakiś problem, jakikolwiek by on nie był, to mogą być nasze błędy i grzechy, ale to mogą być też takie problemy, które po prostu nas dotykają, nas bolą. To jest jakieś przykre słowo, które ktoś nam powiedział, to jest jakieś zaniedbanie, którego ktoś się dopuścił. Wszystko to może być właśnie takim pewnym problemem. I najpierw oczywiście musimy te rzeczy dostrzec. Żeby to dostrzec, trzeba faktycznie być świadomym tego, co się dzieje. Tutaj będzie to bardziej jeszcze istotne w tej drugiej nauce, gdzie będziemy mówili o naszych obowiązkach, naszych relacjach z najbliższymi. Tutaj ta czujność będzie jeszcze bardziej istotna i do niej wrócę w tej drugiej nauce. Więc Najświętsza Maryja Panna widzi ten problem i co robi. To jest bardzo ważne, może najpierw czego nie robi. A więc Najświętsza Maryja Panna ani nie jest bierna, na zasadzie, no to zobaczymy, co się stanie. I dobrze im tak, tak, nie jest złośliwa wobec tych, którzy doświadczają tego problemu. Nie złości się, nie wpada w przerażenie, bo co to teraz będzie i jak to się dalej potoczy. Sytuacja faktycznie jest dosyć poważna, bo wiemy, w Izraelu te wesela trwają 7 dni i gdy już na samym początku, już pierwszego dnia zaczyna brakować wina, to faktycznie może to być wielki skandal, tak? To może doprowadzić do naprawdę wielkich takich rodzinnych problemów i faktycznie to mogłoby urosnąć do czegoś naprawdę bardzo poważnego. A więc Najświętsza Maryja Panna ani nie wpada w panikę, ani się nie złości. To też można się złościć, jeśli pomyślimy teraz o nas samych i o tym, jak widzimy. No bo ktoś jednak czegoś nie dopatrzył, skoro zabrakło tego wina. Choć istnieje też taka teoria, że to dlatego, że apostołowie przyszli razem z Panem Jezusem na to wesele, to zabrakło tego wina. 12 mężów, którzy nie wiadomo, czy byli zaproszeni do końca, no bo jest powiedziane, że był zaproszony Pan Jezus i Najświętsza Maryja Panna. I jest powiedziane, że uczniowie byli razem z Nim, ale nie jest powiedziane, że byli zaproszeni. To jest możliwe, że coś tam
coś tam do końca nie zagrało w tej liście zaproszeń, powiedzmy, ale tak czy siak ktoś czegoś nie dopatrzył, tak? Skoro już pierwszego dnia w tym weselu, które było zaplanowane na 7 dni, skoro już na samym początku zabrakło wina, to jednak ktoś czegoś nie dopatrzył. I tutaj też łatwo może pojawić się złość. I tak samo w naszym codziennym życiu, gdy właśnie codziennie mierzymy się z naszymi problemami, no to bardzo często wynikają one z tego, że ktoś czegoś nie dopatrzył. Czasami my czegoś nie dopatrzyliśmy. Bardzo często wynika to z jakichś ludzkich ograniczeń. No i Najświętsza Maria Panna co robi? Wiemy już, czego nie robi. Teraz co robi? Od razu idzie do Pana Jezusa. I to jest bardzo ważna nauka. Jeśli w ten sposób będziemy podchodzili do tych naszych problemów, tych przede wszystkim tutaj w odniesieniu teraz do Pana Boga, jeśli doświadczamy jakiegoś problemu, który nas boli, który nas przeraża, to jak najbardziej od razu możemy go, powinniśmy go odnieść właśnie do Pana Jezusa. To jest ten piękny nawyk, którego przykład daje nam Najświętsza Maryja Panna. Nie zastanawia się, co zrobić, nie spada w panikę. Przychodzi najpierw do Pana Jezusa i po prostu mówi, jak jest. To jest również bardzo ważna nauka, którą łatwo jest przeoczyć. Jeśli doświadczamy czegoś, co nas boli, wyróbmy sobie ten nawyk, żeby najpierw po prostu przyjść do Pana Jezusa, czy to dosłownie do naszej kaplicy, czy to po prostu w naszej duszy stanąć przed Panem Jezusem, powiedzieć: Panie Jezu, to i to mnie boli. Panie Jezu, z tym jest mi trudno. Panie Jezu, to i to się stało. Oczywiście, że Pan Jezus wie, że to się stało. Natomiast tu nie o to chodzi, żeby zwrócić uwagę Panu Jezusowi, który akurat był zajęty czymś innym, bo jakiś inny nauczyciel zgłosił jakiś inny problem i trzeba Pana Jezusa uwagę zwrócić teraz na nasz problem. Nie, oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my pamiętali, że Pan Jezus cały czas na nas patrzy, cały czas chce nam pomóc z naszymi problemami, cały czas jest gotowy, żeby nam pomóc. I to my musimy sobie o tym przypominać i my po to do Pana Jezusa o tym mówimy. I właśnie tutaj bez od razu dawania jakichś pouczeń, co trzeba zrobić, Najświętsza Maria Panna mówi po prostu: wina nie mają. Tylko tyle. Jakby więcej nie potrzeba. Nie trzeba mówić, że nie mają wina, bo ci coś tam zaniedbali. Znowu, ja zawsze mówiłam, że ci słudzy to są do niczego. Matka Boża nie mówi tego. Mówi po prostu: wina nie mają. I nawet nie prosi tutaj jeszcze o pomoc. Oczywiście my możemy prosić o pomoc. To jest jak najbardziej uzasadnione i w pełni słuszne, ale pięknym jest, że Najświętsza Maryja Panna tutaj nawet nie prosi o pomoc, bo po prostu ona doskonale wie, to też będzie za chwilę widoczne, że Pan Jezus będzie wiedział, co z tym zrobić, że doskonale będzie wiedział, jak najlepiej sobie z tym problemem poradzić. Na pewno, skoro problem został przedstawiony, na pewno w jakiś sposób się nim zajmie. I dalsza część tej sceny jest jeszcze lepsza niż to, co było do tej pory. Ta scena jest niezwykle duchowo głęboka, bo Pan Jezus pozornie odmawia Matce Bożej. I to jest coś dla nas bardzo ważnego, bo przecież jak często my czujemy, że właśnie nasza modlitwa, jakby to nie działało. Jakże często się zdarza, że my właśnie mówimy, że coś tam idzie nie tak, jakbyśmy chcieli, ktoś tam zrobił nie tak, jakbyśmy chcieli, i tu jest jakiś kryzys i problem. I nic. I Pan Jezus właśnie, jak odpowiada do Najświętszej Maryi Panny: czy to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czasami jest to tak tłumaczone, bo co jest mi i Tobie, niewiasto, co jest między mną a Tobą, niewiasto? Jest to zwrot używany w języku aramejskim, który jest w Piśmie Świętym kilkukrotnie użyty i za każdym razem jednak oznacza pewien dystans, pewną odmowę. Nie jest on taki oczywisty, to nie jest taka prosta odmowa w sensie nie, ale zawsze to oznacza coś w stylu: co nam do tego, co my z tym mamy wspólnego, o co chodzi. To jest takie pytanie na zasadzie: po co? Po co ty? O czym ty do mnie mówisz? To być może trochę zbyt potoczne, ale jednak to jest w tym, to brzmi trochę w ten sposób. I to jest bardzo piękna dla nas nauka. Bo co robi Najświętsza Maryja Panna?
gdy słyszy jednak tą pozorną odmowę. Czyli gdy my przychodzimy na modlitwę i nie widzimy efektów, to co mamy zrobić? Tak jak Najświętsza Maryja Panna, która mówi do sług: czyńcie, cokolwiek wam powiem. To pokazuje, że ona ufa. Ufa bezgranicznie, pomimo tego, że nie rozumie pewnie tej odpowiedzi. Pan Jezus tutaj mówi o wielkich teologicznych rzeczach. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Pan Jezus, gdy mówi o godzinie mojej, to oczywiście zawsze jest to godzina Jego męki na krzyżu. Odnosi tutaj w ogóle to zdanie, które On wypowiada, to mógłby być osobny temat rekolekcji, bo to jest ta niewiasta tutaj, o której mówi. To byłoby za długo, gdybym chciał w to wchodzić. Można tutaj stworzyć to połączenie pomiędzy Księgą Rodzaju, gdzie Bóg mówi do węża: wprowadza mnie przyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę, potomstwo twoje, a potomstwo je, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz, ty będziesz czyhał na jego piętę. I teraz przecież mówi o godzinie, Pan Jezus mówi o godzinie mojej, o tej godzinie, gdzie właśnie zmiażdży tą głowę węża i nazywa Najświętszą Maryję Pannę tą niewiastą, która przecież będzie z nim w tą godzinę jego pod krzyżem, i wtedy znowu do niej powie: niewiasto, niewiasto, oto syn twój. Wtedy odda jej właśnie w tą godzinę za syna świętego Jana. Tutaj mamy bardzo głęboką teologię. To też jest na swój sposób piękne, dlatego że właśnie w tym momencie, gdy Pan Jezus odmawia, to odmawia w sposób, który jest najgłębszy, najpiękniejszy. Najświętsza Maryja Panna pewnie nie widzi całej tej głębi tych słów w tym momencie. Oczywiście ona, będąc bez grzechu i niezwykle taka jako zupełnie niepokalana, oczywiście rozumie teologię w sposób tak intuicyjny, w sposób bardzo doskonały, ale najprawdopodobniej, żeby to przejrzeć tak do samego końca w tym momencie, to wydaje się być niemożliwe. Na pewno coś z tego rozumie, ale na pewno nie wszystko. I ta odmowa, niezwykle bogata w treść odmowa, taka odmowa, która jest jednocześnie taką skarbnicą, jest takim skarbem zakopanym, który można teraz rozważać. I dokładnie tak samo jest z odmową Pana Jezusa w naszym życiu. Gdy my się modlimy i nie widzimy tych owoców, Pan Jezus oczekuje dokładnie tego samego. Oczekuje tego, że będziemy potrafili powiedzieć: czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Że będziemy potrafili sami zachować posłuszeństwo wobec woli Bożej i innych do Niego prowadzić. Ale też właśnie przez tą odmowę możemy się najwięcej nauczyć. Właśnie przez to, że Pan Jezus nie spełnia tych naszych próśb, możemy się najwięcej nauczyć. Podobnie jak w przypadku takiego małego dziecka, które prosi, o, temat w sumie bardzo szkolny, małego dziecka, które prosi rodziców, żeby rozwiązali za nie pracę domową. No, gdy rodzice odmawiają, to dziecko łatwo może płakać i być niezadowolone, ale właśnie dzięki tej odmowie to dziecko wiele się będzie mogło nauczyć. I bardzo podobnie jest z nami, to znaczy nasze problemy, jakkolwiek drastyczne one by teraz nam się nie wydawały, no są swego rodzaju pracą domową. I my tak często w naszych modlitwach właśnie chcemy, żeby Pan Bóg zrobił to za nas, tą pracę domową. Zrób coś, Panie Boże, bo trzeba, bo przecież ja tutaj cierpię. Obraz tego dziecka jest nawet bardzo adekwatny, bo przecież wiemy dobrze, jak dziecko potrafi w takiej sytuacji płakać, jak bardzo potrafi się złościć, bo ono chce, żeby przecież rodzic łatwo może pomóc, przecież to bez problemu. No właśnie, bez problemu, tylko jeden, dwa ruchy ręką i praca domowa odrobiona, a to dziecko będzie musiało siedzieć i myśleć, i robić, i pracować. I tak samo my się zachowujemy wobec Pana Boga. Co to dla Niego rozwiązać ten problem? A my tu będziemy myśleć, pracować i nie wiadomo jeszcze, że się uda właśnie z pracą domową. Na myśli to dziecko napracuje się, a jeszcze nie wiadomo, czy później nauczycielka jednak nie oceni tej pracy domowej negatywnie. Dokładnie tak samo jest z nami i z Panem Bogiem. Dokładnie tego samego oczekujemy. I Matka Boża tutaj naprawdę pięknie nam pokazuje, jakie jest właściwe podejście. Pomimo tego, że nie rozumie w pełni tej odmowy, to doskonale wie, że jakby nie było, to najlepiej po prostu robić to, co Pan Jezus powie.
No i fascynującym jest to, że Pan Jezus ostatecznie przecież spełnia tą prośbę Matki Bożej w sposób taki wyjątkowy, taki niezwykle obfity, właśnie zupełnie cudowny, dokonuje tego pierwszego cudu. Właśnie w tym momencie, kiedy jakby przecież jej odmówił, jej, tej swojej Najświętszej Matce, to właśnie wtedy spełnia tą prośbę właśnie w sposób niewiarygodny wręcz. Fascynująca sprawa z tymi sługami, którzy... No, Matka Boża mówi do sług, czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Być może to są ci sami słudzy, którzy zorganizowali za mało wina i teraz faktycznie są w biedzie i dlatego są gotowi zrobić wszystko i jakby chwycić się u każdej deski ratunku. A być może nie, nie wiemy. Natomiast fascynujące jest to, że oni słuchają tego, co Matka Boża im powiedziała. Możemy tu dostrzec pewien obraz takiego posłuszeństwa, bardzo pięknego posłuszeństwa, ciekawy obraz w odniesieniu do szkoły, gdy my będziemy potrafili powiedzieć do nas samych, oddać to, czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, pomimo odmowy. Gdy my będziemy tak posłuszni wobec Pana Boga, to powoduje posłuszeństwo u tych sług. Bez wątpienia, gdy my oddamy się pod wolę Pana Boga, to również będzie powodowało, że ten przykład tego posłuszeństwa będzie promieniował również na nasze szkolne dzieci. To bez wątpienia. W jakiś tajemniczy sposób, być może nie do końca dla nas zrozumiały, ale tak jak tutaj w Ewangelii, ci słudzy nagle, no właśnie, co robią? Pan Jezus im każe napełnić stągwie wodą. Te stągwie to są ogromne stągwie po 100 litrów i służą do oczyszczeń, do rytualnych oczyszczeń, do rytualnych obmyć. To nie ma nic wspólnego z weselem, te stągwie. One są do zupełnie czego innego i są ogromne. Tak? Ale nie było wtedy, to nie było wodociągów i jakiegoś takiego szlaufa, żeby ci słudzy mogli odkręcić kurek i nalać te 600 litrów wody. To jest jednak dużo, nawet gdyby mieli tylko przynieść tą stągwie pod jakiś kram, to byłoby już trochę pracy, a oni musieli to wszystko czerpać z jakiejś studni. Czyli czerpali i czerpali i czerpali tą wodę, 600 litrów wody, napełniają te stągwie i nie wiedzą, po co te stągwie do tego obmycia napełniają. Piękny przykład tego posłuszeństwa, które wynika niejako z tego pierwszego posłuszeństwa Najświętszej Maryi Panny, nawet tam, gdzie nie widać, gdzie sami słudzy jeszcze nie widzą, co dobrego może z tego wyniknąć. No i to 600 litrów wody oczywiście Pan Jezus każe zanieść słudze, zaczerpnąć i zanieść staroście weselnemu. To jest też dosyć taka ciekawa sprawa. Gdyby ten sługa przyniósł staroście weselnemu wodę, to kto wie, to chłosta by go na pewno czekała. Kto wie, czy nie gorzej. To dla starostów no, nie pito wody w ogóle. Ta woda była zbyt brudna, żeby tak po prostu ją pić. To było coś bardzo wyjątkowego, żeby pić tak po prostu samą wodę. To nie było traktowane jak napój. Tak, no, a więc zaczerpnąć i zanieść akurat staroście weselnemu, akurat w trakcie wesela, to jest niezwykle karkołomny pomysł i ten sługa to robi. Nie wiemy, w którym momencie dochodzi do tego przemienienia wody w wino. Czy to jest w trakcie, gdy sługa ten niesie przerażony i patrzy, co tam się dzieje, czy już wcześniej, gdy zaczerpnął, to zobaczył, że jest to faktycznie wino. Nie wiemy, w każdym razie sługa wypełnia to polecenie do samego końca. Dobrze wiemy, jak to się kończy. Owocem jest to naprawdę dobre wino i to w ogromnych ilościach. I to jest owoc również w naszym życiu. Taki będzie owoc, tak symbolicznie, znaczy taki będzie owoc tego posłuszeństwa wobec woli Bożej. Nawet wtedy, gdy Pan Bóg wydaje się, że nam odmawia, nawet szczególnie wtedy, gdy wydaje się właśnie, że nam odmawia. W trakcie drugiej nauki spojrzymy sobie na tą scenę z trochę innej perspektywy. Wtedy też dokończę jej omawianie. Druga nauka będzie o godzinie 10. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krzyżu Święty.